Siemanko, siemanaczko! Z tej strony ChatPlayer i witam w kolejnym materiale z Titanfall 2. Kurczę, nawet nie spodziewałem się, że tak szybko ten materiał się pojawi. Miałem kilka chwil nagranie, więc jak najbardziej tutaj wykorzystałem. I ktoś z was ostatnio właśnie wspomniał w komentarzu, tam tych komentarzy naprawdę było niewiele. Jeden z komentarzy to było wspomnienie właśnie o tym, że bym zagrał snajperką, więc no taki materiał starałem się tutaj nagrać przez dłuższy czas. I tutaj ciekawostka na sam początek, double kill. Jednym strzałem taki kolateral się zdarzył. Nie jest to jakaś wielka rzadkość akurat w Titanfallu. Kilka razy już mi się przytrafiło, jeśli się przeciwnicy dobrze ustawią, to jak najbardziej coś takiego da się wykonać. Jeśli sami gracie w tę dwójkę, to na pewno rozpoznajecie również snajperkę, którą tutaj dzierżę w łapach. Oczywiście jest to Kreber tak zwany. Z tego co wiem, również Kreber był dostępny w pierwszej części Titanfalla, tak? Jedynie chyba te opcje customizacji, tak się to nazywa, nie były tam aż tak rozbudowane. Tutaj chyba jest więcej możliwości dodania sobie jakichś tych dodatków, perków, czy jak to tam nazwać. W każdym razie ja tu wiele chyba nie stosowałem, jak na pewno tutaj już było wcześniej do zauważenia. Mam założone szybkie wyciągnięcie, czy szybsze celowanie, tak się ten attachment nazywa, tak? Tutaj myślę, że to jest podstawa, jeśli w ogóle chodzi o snajpienie w tej grze. O wiele bardziej ułatwia choćby quickscope, jeśli już mamy taką potrzebę. Nie wiem, czy akurat w tym filmie mi się zdarzy, chyba tak, chyba gdzieś tutaj kogoś zdejmę jakimś takim fuksiatym quickscope'em. W każdym razie szybkie wyciągnięcie bardzo w tym pomaga, nawet jeśli ktoś nas zaskoczy, wbiegnie nam na plecy, czy gdzieś próbuje nas flankować, to tutaj szybkie wyciągnięcie pozwala nam, no właśnie, quickscope'nąć go dosyć skutecznie. Oprócz tego miałem trochę inny celownik założony, zapomniałem jak on się tutaj dokładnie nazywa. Dobrze, że mam odpalonego Titanfalla właśnie koło siebie, więc sobie będę mógł sprawdzić. I mamy to inteligentny celownik, tak? Tutaj jego opis to wykorzystuje technologię rzeczywistości rozszerzonej, dzięki czemu wrogowie są wyróżnieni i łatwiej ich dostrzec. Więc jeśli będę tutaj gdzieś troszkę dłużej celował, to zauważycie, że w celowniku ludzie pojawiają mi się tak trochę na czerwono, tak? Nie myślę, żeby to było jakoś bardzo pomocne. Tutaj nie przeciwnicy nie zlewają się tak bardzo z tłem jak w niektórych grach, na przykład w BF1 to jest bardzo uciążliwe. Tam gdy ktoś się położy na takiej gołej połaci ziemi, tak, bez żadnej trawy, ani niczego takiego, po prostu na gołej glinie, to bardzo, ale to bardzo zlewa się właśnie z tym tłem. Jeśli nie byłby identyfikatora nad jego głową, to nie szłoby go zauważyć. Tutaj nie ma takiego problemu, więc ten celownik tak założyłem z czystej ciekawości. Tutaj wracam się po gościa, który wcześniej prawie przerwał mi egzekucję. Wiecie co, no trochę używałem w sumie wszystkiego w tym gameplayu, nie można powiedzieć, żeby to był taki gameplay typowo snajperski. Większość killi, o ile dobrze pamiętam, pada tutaj jednak ze snajperki i myślę, że to jest taki szczyt właściwie możliwości, co ja snajperką mogę ugrać. Tutaj nawet w miarę fajny wynik ciągnę do końca, to jeszcze sobie to oglądajcie, żeby zobaczyć. Gdzieś w pewnym momencie wejdę po prostu w taką lepszą serię snajperką. Miałem te dwa chyba, dwie śmierci na samym początku i tutaj już potem ładnie ciągnę, jakoś mi się to udawało. Jeśli chodzi o całokształt, tak, powiedzmy, nazwijmy to sobie w ten sposób, całokształt gry snajperką akurat w Titanfallu, myślę, że jest to jedna z łatwiejszych gier, tak, w której można snajpienie opanować, tak. Tutaj był ten quickscope, o którym wcześniej wspominałem. Nie ma tutaj czegoś takiego, że musimy wstrzymać oddech, jak na przykład w Call of Duty, żeby zrównoważyć sobie sway, tak? Czyli to kołysanie się lufy, gdy kogoś namierzamy. Więc bardzo łatwo, jeśli mamy w miarę pewne celowanie, nie musimy nic dodatkowo przyciskać. Mnie to niekiedy bardzo rozprasza. Właśnie w kodzie ja nie umiem snajpić, bo gdy wciskam to L3, czy czym się tam akurat zatrzymuje lufę, zazwyczaj gdzieś mi ten celownik zjeżdża, gdzieś ja trochę się poruszam i tak dalej, więc to wszystko no składa się na to, że po prostu nie mogę sobie kogoś celnąć, nie? Tutaj tego problemu nie ma. Snajpienie jest tak łatwe dla mnie jak w Killzone. Nie wiem, czy ktoś z was grał trochę dłużej w Killzone'a, powiedzmy dwójkę albo trójkę, nie mówię tutaj o Shadowfall. Tam snajpienie było bardzo łatwe i lubiłem tam snajpić. Byłem takim typowym kamperem, który zawsze znał wszystkie miejscówki na tych kilku mapach z Killzone'a. No i kurczę, wiecie co, czerpałem z tego dużo fanu, tak? Tam potrafiłem wyciągnąć po 40-50 ludzi na mecz, ale z takiej kampy, że aż byłoby mi wstyd wam to pokazać tutaj, no to tutaj, wiecie co, snajpienie jest tak łatwe jak w Killzone'ie. Według mnie, nie, oczywiście nie chodzi mi tutaj o kampienie, że jest tak łatwe, chociaż też jeśli by się uprzeć, można by było przesiedzieć całą mapę na jednym czy dwóch dachach i opanowywać
spawny, ale zależy też na, jaki przeciwniku się trafi. Ja tu też mówiłem tutaj ostatnio do ludzi, z którymi grałem, to wszystko, co tutaj niekiedy widzicie u mnie, no to jest składnia trochę szczęścia, może jakiś minimum skilla. Akurat jeśli chodzi o snajperkę, to ja tego skilla nie mam tak czy siak. Ale tutaj widzicie na przykład kilka shotów pod rząd. Ładnie mi siądzie. No tutaj właściwie to takie snajpienie, wiecie, na średnie odległości nie jest zbyt trudne, tak? Ale i tak, tak jak mówię, na mnie to są szczyty możliwości, więc zbyt często nie możecie uświadczyć u mnie właśnie tych snajperskich jakichś tam montaży, czy może ogółem rundek snajperskich. Może w Titanfallu się to pojawi troszkę częściej, jeśli w ogóle będę kontynuował tą serię, bo na ten moment, no nie wiem, gra mi się całkiem przyjemnie. Widzę, że też dość sporo znajomych zakupiło Titanfalla z ciekawości i nie żałują. Tutaj jeszcze łapka nawet siadła, wow, takie poskładane to wszystko wcześniej. Snajpa, trochę pistoletu, trochę łapki, kurczę, no tak. No czułem się dobrze w tej grze, akurat się jedna taka trafiła, gdzie udało mi się w miarę to wszystko ciągnąć. Dawajcie proszę znać sami w komentarzach, czy gracie w Titanfalla. Widzę, że teraz ostatnimi czasy właśnie spotykam znajomych, ostatnio Sharika. Dzisiaj spotkałem koleżkę, mam radiówkę, tak, który mnie cały czas jechał. Po drugiej stronie grał cały czas cykutą, ja starałem się snajperką dograć jakieś takie intro, chciałem dla was zrobić. I wiecie co, no nie było to możliwe, nie chciałem też tak wyjść, po prostu chciałem jakieś takie wyzwanie podjąć, trochę przerzuciłem się na R-kę i no intro w końcu nie zostało nagrane, a że mam teraz chwilkę ciszy w domu, to dogrywam komentarz. Więc intro może pojawi się kiedy indziej, w sumie mógłbym coś poskładać z tego, co już gdzieś tam nagrywałem wcześniej, gdy próbowałem ugrać całą rundę snajperką. No ale to bym tak robił na siłę, tutaj tak jak mówię, chciałem w ogóle coś wrzucić na kanał, więc no myślę, że powinniście być zadowoleni z całego filmu. Jeśli oczywiście podoba się wam Titanfall, tak jak mówię, dawajcie znać proszę w komentarzach. Jeśli chcecie, sami gracie, dołączajcie się do mnie. Całkiem raźnie się gra ekipą, wczoraj mieliśmy okazję grać w 4-5. No jest fajnie, jest naprawdę fajnie, a się bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczyłem. Wciąż jednak gramy tylko piloci na pilotów. Ostatni kill z mojej ręki tutaj pada na dodatek z pistoletu, znowu z tego maszynowego pierwszego pistoletu. Kurczę, cały czas wypada mi z głowy jego nazwa, sorry wam tutaj wielkie, trochę tak nieskładnie to może wyszło. Ale myślę, że cała gra zaprezentowała się dość pozytywnie. Dawajcie proszę znać w komentarzach, czy wam się podobało, czy chcecie więcej Titanfalla, czy sami gracie. Ja się chyba tutaj z wami w tym momencie będę żegnał. Ten epilog wam chyba po prostu skrócę. Wiecie co, i tak się w nim nic nie działo. A w mojej osobistej ocenie myślę, że te epilogi tak naprawdę są całkowicie, ale to całkowicie niepotrzebne. Spokojnie mogłoby ich nie być, a szybciej byśmy mogli grać następną rundę. Takie jest moje zdanie, wypowiedzcie się, czy też tak myślicie, czy może lubicie epilogi, może lubicie uciekać lub polować na tych, którzy uciekają. No i no, skończymy sobie tutaj, trzymajcie się do następnego razu. Myślę, że następny materiał może z czegoś innego już niż Titanfall 2 pod rząd, to i tak dużo tego nie planowałem w sumie. Może BF-ik, wrócimy sobie do BF-ika na następny raz. Więc no, do następnego i tymczasem, pa pa!